Cześć, witam Cię w trzecim odcinku dotyczącym trendu DeFi, czyli Decentralized Finance, zdecentralizowanych finansów, w którym to postaram przedstawić rodzaje giełd i ich sposoby działania. Jest to pierwszy temat pokazujący konkretne przykłady, o których mówiłem w poprzednich odcinkach. Giełdy, jak na tę chwilę, moim zdaniem są najbardziej popularnym obecnie jeszcze podmiotem z zakresu DeFi, także pozwoliłem sobie zacząć od nich. Przede wszystkim w chwili obecnej giełdy kryptowalutowe dzielimy na takie trzy grupy, przynajmniej tak jak ja to rozumiem. Mamy te tradycyjne giełdy, które obecnie są najbardziej spopularyzowane, czyli giełdy scentralizowane, i to myślę, że większość tutaj z nas z nich korzysta. Kolejny przykład, kolejna grupa giełd to giełdy zdecentralizowane w ramach jednej platformy czy w ramach jednego protokołu. Oczywiście konkretne przykłady zaraz przedstawię w dalszej części filmu. I trzeci rodzaj giełd to giełdy zdecentralizowane. Zdecentralizowane zupełnie, umożliwiające wymianę asetów, wymianę zasobów różnych protokołów pomiędzy sobą. Trochę może o plusach i minusach poszczególnych giełd. Przede wszystkim jeśli chodzi o giełdy scentralizowane, to nie ulega wątpliwości, że polegamy tam na zaufanej trzeciej stronie, czyli w tym przypadku na dostawcy, na podmiocie odpowiedzialnym za prowadzenie tej giełdy, czyli na firmie oraz na jej oprogramowaniu ze wszystkimi plusami i minusami tego rozwiązania. Oprogramowanie giełdy, jak wiemy, może być podatne, może zawierać w sobie jakieś typowe błędy programistyczne, błędy logiczne, błędy związane z infrastrukturą. Także tutaj podejmujemy oczywiście ryzyko. Dodatkowo jest to dedykowane oprogramowanie wytworzone na potrzeby danej giełdy. Tutaj tak naprawdę nie operujemy bezpośrednio stricte na adresach wymienianych tokenów, tylko działamy w ramach konkretnej giełdy. Oczywiście tutaj część środków znajduje się na cold walletach, które są tak zwanym zabezpieczeniem. Reszta jest na szybkich portfelach umożliwiających właśnie wypłaty czy wpłaty środków w kryptowalucie na tą giełdę konkretną. Jeśli chodzi o plusy, to zdecydowanie tutaj jeszcze na ten moment giełdy scentralizowane charakteryzują się większą płynnością. Myślę, że na ten moment jeszcze mają lepszy tak zwany user experience, czyli po prostu są łatwiejsze w obsłudze. Jeśli chodzi o minusy, to bardzo łatwo tutaj może dojść do wyłudzenia dostępu do konta, stąd te wszystkie metody zabezpieczające te giełdy, jak na przykład two-factor authentication, czy też klucze sprzętowe i różnego tego typu metody. Dodatkowo tutaj wystawiamy się na ryzyko złych intencji właścicieli, ponieważ nigdy nie mamy pewności, czy ta giełda będzie długo funkcjonować i czy w ogóle będzie funkcjonować, czy po prostu nagle jej strona stanie się niedostępna. Dostęp do portfeli oczywiście posiadają jedynie osoby odpowiedzialne za prowadzenie danej giełdy, właściciele giełdy, i w tym momencie my, deponując tam swoje środki, ryzykujemy ich utratą, ponieważ zdeponowano na giełdzie bez dostępu za pośrednictwem klucza prywatnego, nie mamy możliwości w żaden sposób wycofać tak zdeponowanych środków. Dodatkowo w giełdach centralizowanych dochodzi jeszcze problem, który często prowadzi do różnych nadużyć odnośnie właśnie umieszczania danego tokenu, danej kryptowaluty na tej giełdzie i umożliwienie w ten sposób handlowanie nim, wymianę za pośrednictwem tej właśnie platformy. Kolejne dwa rodzaje giełd, giełdy zdecentralizowane w ramach danego protokołu i giełdy ogólne zdecentralizowane. Tutaj co do
ich charakterystycznych właściwości, to przede wszystkim one działają w oparciu o smart contract. Także tutaj my jako posiadacze danego waloru nie przelewamy bezpośrednio go na portfel czy na adres portfela będącego właśnie w sterowaniu danej giełdy, tylko umożliwiamy, dajemy dostęp smart contractowi konkretnemu zaimplementowanemu w danej giełdzie do właśnie dostępu do naszego portfela. I w sytuacji, kiedy taka giełda posiada otwarte oprogramowanie, kiedy jej kod źródłowy znajduje się na przykład na GitHubie, przechodzi on weryfikację całej społeczności i dzięki temu mamy pewność, że tak naprawdę te smart kontrakty funkcjonują w zamierzony sposób, w taki, jaki byśmy chcieli, i to utwierdza nas w przekonaniu, że te nasze środki są dużo bardziej bezpieczne niż w giełdach scentralizowanych. Jeśli chodzi o giełdy zdecentralizowane, to również w ich niektórych implementacjach reguły zapisane są w blockchainie, czyli tutaj mamy przede wszystkim dwa rodzaje: albo reguły funkcjonowania giełdy zapisane na smart kontrakcie, albo reguły zapisane bezpośrednio w protokole, czyli na blockchainie najczęściej. Oczywiście giełdy zdecentralizowane ze względu na swój otwarty charakter, zarówno pod względem dostępu, jak i pod względem otwartości oprogramowania, są bezpieczne na cenzurę i zwykle nie wymagają weryfikacji. Czyli w momencie, kiedy chcemy skorzystać z danej giełdy, raczej nie powinno być tutaj żadnej potrzeby weryfikacji, przechodzenia procedur KYC czy AML. Z tego względu, że po prostu ich funkcjonowanie zapisane jest w zdecentralizowanym oprogramowaniu na zdecentralizowanym protokole. I tak tutaj pozwoliłem sobie podzielić te giełdy zdecentralizowane na dwie generacje, czyli pierwsza generacja, gdzie przykładami tego typu giełd jest na przykład wyświetlony w tym momencie protokół BitShares, oraz drugim przykładem jest oprogramowanie giełdy bazującej na platformie Waves. I w tych dwóch przykładach wygląda to tak, że bardzo łatwe jest na tych platformach wypuszczenie własnego tokenu, a następnie wymianę tego tokenu na inne tokeny zgodne z tym protokołem na giełdzie. I to oczywiście są przykłady, czyli BitShares i Waves, z giełd zdecentralizowanych, gdzie reguły mamy zapisane bezpośrednio w protokole. Także tutaj to należy podkreślić, gdyż tutaj jest to niezwykle istotne. Druga generacja giełd zdecentralizowanych to giełdy, gdzie reguły zapisane są już bezpośrednio w smart kontraktach, i to oczywiście dużo bardziej ułatwia prowadzenie takiej giełdy, zmiany w jej funkcjonowaniu, ponieważ smart kontrakty dają się w lepszy sposób aktualizować czy nawet zmieniać. Nie trzeba zmieniać całego protokołu, całej architektury, aby po prostu wprowadzić jakieś wymogi zmiany w kodzie związane choćby na przykład z bezpieczeństwem. I tutaj przykładem takiej giełdy jest na przykład giełda EtherDelta, kolejna giełda IDEX, giełdy oparte o protokół 0x, giełda na przykład Uniswap, która jest również giełdą zdecentralizowaną drugiej generacji, giełda Bancor, giełda kolejna ForkDelta. Także to są przykłady giełd, które swoje reguły posiadają zapisane bezpośrednio w smart kontraktach. Ostatnia, trzecia generacja, czy nawet może już kolejna w zakresie giełd zdecentralizowanych, są to giełdy, na które tak naprawdę myślę, że wszyscy czekamy, przynajmniej osoby, które mają świadomość funkcjonowania obecnych giełd i giełd zdecentralizowanych. Trzecia generacja giełd zdecentralizowanych to giełdy oparte o smart kontrakty, ale umożliwiające wymianę zasobów pomiędzy protokołami, czyli giełdy pozwalające w łatwy i szybki sposób wymienić na przykład Ethereum na Bitcoina,
czy też na przykład tokeny wytworzone na platformie Waves z tokenami zgodnymi ze standardem ERC20 z platformy Ethereum. I na te giełdy właśnie funkcjonujące w ten sposób, oparte o smart kontrakty, myślę, że cały czas czekamy. Powinny one oczywiście rozwiązać przede wszystkim trzy główne problemy. Przede wszystkim tak, wolne tempo funkcjonowania takich giełd, ponieważ no, operacje związane z wymianą środków pomiędzy protokołami wymagają różnych weryfikacji, są to skomplikowane procesy i ich tempo realizacji jest na ten moment dosyć wolne. Oczywiście giełdy tego typu również początkowo są skomplikowane, a na pewno będą, ponieważ tak jak to wynika z samej technologii, wymiana pomiędzy różnymi protokołami nie jest trywialna w implementacji. I kolejnym problemem, z którym te zdecentralizowane giełdy trzeciej generacji, czyli oparte o smart kontrakty i umożliwiające wymianę zasobów pomiędzy różnymi protokołami, to wysokie koszty związane właśnie z wymianą tego typu zasobów. Także jeśli chodzi o ten odcinek ze świata zdecentralizowanych finansów, to już wszystko. Serdecznie zapraszam do pytań i do komentarzy pod tym filmem. Myślę, że w następnym odcinku podejmiemy krótki opis do innych ciekawych rozwiązań z zakresu DeFi, a następnie przejdziemy do już konkretnych projektów, ich funkcjonowania i spróbujemy znaleźć sposób, w jaki można by skorzystać choćby finansowo z tego typu projektów. Dziękuję i zapraszam do śledzenia kanału. Cześć!